Leci ktoś tam. Dziewiąteczko. Finiu. Nowi ludzie są z nami. Kazikos. Kazikos i Bobas. W każdym razie takie tempo narzucili, że musiałem zjechać zatankować, bo przecież kurde paliwo się skończyło. No. Idę zapłacę i lecimy. Przystanek w Mogilnie, tam sobie pogadamy dłużej. Jesteśmy w Mogilnie, się okazało, że tankowanie to było już w Mogilnie. Dawaj te motory dalej do fotki. Mówię, dawaj motory dalej do fotki. I wjechaliśmy pod sam dom, pod klasztor, dom tych braci mniejszych. Bracia mniejsi i kapucyni. O, proszę bardzo. Takie miejsce. Ale chciałem wam pokazać przede wszystkim ten widok tutaj. Bo tu jest ładnie po prostu. Nad całym jeziorem. Więc tak powiem wam, że te wszystkie klasztory, zamki i inne ogólnie w ogóle kościelne sprawy, to powiem wam, że są zawsze w takich, może inaczej, często w takich fajnych miejscach właśnie, takich jak to, zobaczcie. Fajnie, nie? Kurde. I taki mureczek można sobie tu usiąść. Mega fajnie. Idę z chłopakami teraz, pogadamy w końcu. No. No, to jest jaki dramat. Lekki dla was, kurde. Ale nie, mam takie specjalne. Przede wszystkim chciałem wam powiedzieć jeszcze raz, że nie jestem sam już w dalszej trasie. Chłopaki do na mnie czekali po trasie. Najpierw myślałem, że pierdol będzie, ale spoko. Także super, piąteczka, fajnie, że przyjechaliście. No naprawdę się już ten. Mówię, o! Akurat to ci się rozjechali. No właśnie, wiesz, fajnie. Myślałem, że dalej wszyscy. Na tym. I dlatego wziąłem interkom, uczyłem sobie muzyczką, ja zadzwonię sobie do Marty, sobie jadę, wiesz, ahaha, z Martysią sobie pogadałem. No, na tym. Ale fajnie, super, że przyjechaliście. No i tak, i mam takie wlepki okazjonalne. I zaraz wam nakleję na motocykle, czy chcecie tego, czy nie. Żaden, ja się tam nie czuję, ale tak, o, wlepeczki. No, pany, no. Widzieli? Tej nie widziałeś. Tej nie widziałeś, zobacz, jak będziesz oglądał YouTube'a, to będziesz tak wyglądał. Po dwóch latach. No, a po 15 latach będziesz wyglądał jak ja. Dobra, trzymaj jedną. Dawaj, wlepiamy. Dawaj, wlepiamy od razu. Gdzie? Na wahacz wszyscy naklejają. Ciebie to już wszystko takie poklejane, że nie wiadomo gdzie. Tu na tablicy może sobie przy. Widziałeś, co się dzieje? Takie tablice robią teraz w Polsce. No właśnie. I to nie jest smarem jakoś... żyga, temu tablicę pęka. Dawaj tu na wahacz. Może była widoczna. Nie, dawaj tutaj. Tylko tam trzeba by ten. Przetrzeć, mam ten, czekaj, mam. Czekaj, mam chusteczkę. Mam chusteczkę. No impreza jeszcze nam się, ty. Nie wiem, a Piniu, jesteś, czekasz w Poznaniu, bo jak nie, to zostajemy, bo tu impreza jest. Nie, to Pinia mogę dzwonić. Dobra, to ten. To zrobimy. Jest obcięta dookoła. Po kształcie, ale idę jeszcze ten. Nagram telefonu, nie? Relacja. Tędy tu wjechaliśmy. Mogilno, słuchajcie, Mogilno. Widzieliście, pokazywałem wam, ale nie było nagrane przejazd, zobaczcie. Fajnie urządzone miejsce. Oczywiście jest tutaj zakaz wjazdu, ale nie przejmujcie się. No, jeśli chcecie strzelić te zdjęcie sobie z motocyklem w tle, na tle jeziora, ładnego klasztoru, no przecież chyba nikt was nie pogoni. A jak, jeśli, nie wiem, ktoś będzie miał tutaj tak naprawdę pretensje, no ważne, żebyście nie hałasowali i nie zostawiali tu śmieci, to po prostu co? No po prostu sobie stąd odjedziecie i tyle. Tak uważam. No, ja nie uważam się na taką osobę, którą trzeba przeganiać. Ale miejsce jest naprawdę fajne i no sami widzieliście widoczek. Tędy przez tą bramę rewela. Bardzo mi się podoba. A wypatrzone w Google i powiem wam, że jak planuję te trasy i różne miejsca, to naprawdę można trafić na fajne miejsca, w których nawet tutejsi tubylcy nie bywają na motocyklach. Omijają to miejsce, a tak naprawdę jest bardzo ładne i fajnie jest tutaj po prostu zajechać, żeby zrobić sobie chociaż foteczkę jakąś.
i nagryweczkę. O, pokażę wam jeszcze raz. Przejdziemy się. Tak na szybko, bo teraz będziemy lecieć i już teraz następny przystanek to jest spotkanie w Poznaniu. Zobaczymy. Tam też jakieś miejsce, które znalazłem po prostu przez Google, wydawało mi się, że będzie dobre, żeby się spotkać, ale patrzcie, patrzcie po prostu na to. Ładnie. O. No. O, daję. No na pracę. Fajnie, jak cię wszyscy znają, gdzie nie pojedziesz. Się Kaziko susiał. Spoko, nie no. Co będzie dalej, jeszcze nie wiem, kurde. Tak naprawdę nie chce mi się już jechać, wiecie? Za specjalnie. Wiesz, jak posiedzę, zjem ciastko, no to może się doładuję. Ale cieplej się zrobiło, kurczę. Zdecydowanie cieplejsze powietrze niż było. Na początku, jak tam byliśmy w tym Toruniu, to zmarzłem po drodze strasznie, nie? Ale lecimy dalej. O, pięknie. Nie wiem, Kowal jesteś. Kowal jest online. Nagrywamy cię, nagrywamy cię, słuchaj. Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Cześć youtuberzy. Na pewno się nagrało, dobra. Idę coś ponagrywać. Słuchajcie, dojechałem do... Kowal musiał być... do Poznania. No i jestem w tym miejscu, w którym chciałem być w Poznaniu. Miejsce urokliwe, nazywa się to Malta, gdzieś tam wypatrzyłem w ogóle z partyzanta w tym, na mapach Google'a. Ogólnie nie wpisywałem nic, tylko po prostu szukałem jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym zjeść i na chwilę się zatrzymać, ewentualnie będzie parking, gdzie możemy się spotkać. I tu jest taki parking, natomiast na zdjęciach to było otwarte, a teraz tutaj jest trochę pozamykane i tam jest bramki, jakieś coś, tam po prostu trzeba wjechać przez bramki, nie przejmując się tym, że one tam są. I tyle, no najwyżej nas ktoś pogoni. Mam zamiar tutaj być z godzinkę, może muszę odpocząć, to jest pewne. I... O, fajnie, pan mówi, że światła nie zgasiłem. Ciężko się do kluczyka dostać. W każdym razie tu zostaniemy trochę. Pokażę wam trochę, tutaj ponagrywam, ale najpierw idę odsapnąć i złapię oddech. Na, przy jakimś ciastku może czy kawie. Trzeba odsapnąć. A proszę bardzo, jakie tu widoki w Poznaniu. Ponoć Poznań to miasto doznań. No, także bardzo fajne miejsce. Może jeszcze kiedyś tu wrócimy. Fajnie, że Kazikos i Bobas ze mną tutaj jest. Jest wesoło tak w ogóle. Fajnie się jechało. Chociaż te trasy tutaj no nie są takie ciekawe jak u nas, ale może to o tym opowiem wam innym razem. Albo później po prostu, nie? Jeszcze zaraz nagramy rzut beretem na to miejsce, gdzie właśnie jesteśmy, tam jest w ogóle wyciąg i coś tam, ale to pokażę wam później. Sam nie wiem tak naprawdę, co tu jeszcze jest. Słyszę już ten znany głos tego znanego vlogera, który właśnie tutaj przyjechał, muszę wam go pokazać. Ale ekstra. Zaraz go poznacie, oto on. Oto on, po głosie go poznacie. Pierwszy kasztan z Olsztyna. Cześć, dyku. Cześć, Dziwiona, kurde. Zmęczony, co? Nie, ale fajnie jak usłyszałem. O, Dziwiona? No ja jak trąbkę usłyszałem, to od razu mówię. To on. A ja patrzyłem na lokalizację, no patrzyłem na lokalizację i ja spokojnie dojadę, nie? No. Tu się zatrzymałem na przejście kolejowym, a sprawdzę. Udać już na Malcie. No, no nie, to za tempo, ja pierdolę. Nie, teraz Kaziko sprowadził. A, czyli 80. Czyli było spokojnie. Milak na zabudowanym. No już okay. Jak zmęczony to wiesz. Lux, ale fajnie, kurde. Gdzie dalej? Na kawę jakąś czy coś, no. Tutaj gdzie się spotykasz, tak? Czy jedziesz nie, dalej? Nie, jadę dalej na górę gdzieś tam. Ale idziemy ten, ja chciałem jakieś ciastko zjeść, odpocząć, kawę wypić. No, ja tu tak dawno nie byłem, że ja pierdziłem. Dzięki tobie wróciłem.
A to się kiedyś motocykliści spotykali, nie? Tak to mi się zdawało, bo tu zdjęcia motocyklowe widziałem. Tak, tak, tu są zakazy wszelkie. Tak. Tu absolutnie. Nigdy więcej żadnych motocykli i w ogóle żadnych, motocyklistów. Nie pierwsi, którzy tak. Ale ja jestem turystą, to mi wolno. No. Tak, nie no, gość, kurwa. Wiesz, goście tego. Tam było napisane, chociaż... że nie dotyczy osób upoważnionych, tak? Ale wiesz co? Jak tylko przejechaliśmy tutaj tą linię taką, gdzie jest zakaz wjazdu, to włączyło się tam takie coś i pokazuje tam stop, obieg monitorowany, strefa ograniczonego. Tak, było, jeszcze leciałem. Tak, no. A ja pojechałem jeszcze lepiej, bo tamtej strony. A to mogliśmy cię widzieć deptakiem dookoła. Dobrze, super. Co, chodźcie jakieś, zamówimy jakąś kawę czy coś, co? Czy no musisz lecieć? Jasne. Wy zamawiajcie, co chcecie. No, a ty? Co? No, nie, ja jestem. Jestem. Ta-da. Ale do was chyba jedzie, co zostaje? Lecisz? Lecisz. No dobra. Okej. Okay. Na urodzinki. Sprawy ważne, ważniejsze. Ale w ogóle zajebiście, fajnie. Jedź, bo najbrzydszy motocykl masz i jedź, bo w ogóle. Nie, ja nie wiem, dlaczego ty kamerą do przodu stoisz przy tym jego. A skąd ty wiesz, co ja nagrywa? Tam jest drugie oczko. A czekaj, to. Czekaj, więc to zaraz nagrywaj. Teraz będzie ładniejsze. Kurde, super. Ale widziałeś jaki teraz. A ty musisz nalepkę nalepić. Widziałeś jaki teraz podrażam jak motocykl? Tak, tak, tak. To jest bardzo ważna sprawa, bo mam też oczywiście dla ciebie okolicznościową nalepkę. Ty, ale masz fajne bobinsy pod stojak. Zapomniałem wykręcić. Nie, no, dobra. Dostałem stojak. Nakleimy temu kasztanowi wlepkę okolicznościową. Nie ma to tamto. Pomóc ci? Ale widzę tu z towaru masz. O, stary. No, dziękuję. Ja to wiesz, to jest dla ciebie. O, jest. Proszę bardzo. Teraz będzie. Okolicznościowa. Dawaj. To nie wprasować nie można. Dawaj na wahacz. Ale coś tylko i tam. No, czekaj. A, bo ja każdemu to mówię. Od tej strony. Czekaj. No pokaż tam. Od liter zaczynaj. A. Ale ja tylko chciałem dodać, że jak będziesz oglądał dużo vlogów i będziesz tyle nagrywał i też będę cię tyle oglądać, to tak będziesz wyglądał. Tak, widziałem już, bo ostrzegałeś. No. Każdemu to mówię. Ale czy ja już tak nie wyglądam czasami? Dawaj na wahacz gdzieś tam, o pięknie, ta. To już słuchajcie, jeździ 5 naklejek? 6? Gdzieś to mogłem odkręcić, a dobra, tak jest lepiej. Weź lepiej przyjdę, bo się odkręci wokół dostanę. No, kurde. Ma ktoś takie? Nie ma i co? No, nie ma. Widzieliście kiedyś... Zabroni mi ktoś? Widzieliście kiedyś taką dziewiątkę, która ma 200 tysięcy km przebiegu? Kurde. A na licznikku tylko 53? I to 150 w Alpach. No, prawda. Oczywiście sobie żartujemy. O, patrzcie, kurde. No lepki se zrobi. Na bogato, no kurde. Bogato, wszyscy na bogato. To jest bogate życie, nie? Nie ma biedy. Widać po śrubach, że nie ma biedy. Czekaj, a ten, bo tak ogólnie to jeszcze mam flaszeczki. Przede wszystkim tutaj chciałem je zostawić, bo tak. Chodźcie. A... Nagrywa się? O, to ja jestem. Fabik przyjechał. Serio, zróbmy to teraz, póki ten. Póki Bobas jest. No a jak? Zaraz będziesz wiedział, no. Tak, postawimy tu na lewo. Chyba kiedyś mi słomę chyba, nie? To ja mu chyba wrzuciłem słomę i trochę ogień się. Finiu, chodź tutaj, bo to jest najwięcej. No kurde! Ale najwięcej jest to ale masz widzę ten, ale masz widzę. Masz torebkę dużą, to dobrze. Bo to jest dla ciebie. O kurde. Ziomków, tą odcineczkę robiliście w tym. No zajebiście. Alfa i to. Możesz pokazać o tak. Do tego. Zaraz zrobię fotę. Kto nie zrobił odcineczki, to nie zrobił odcineczki, nie złożył życzonek. Nie dostał. To dostanie teraz, ale będzie musiał życzenia dograć i wysłać. Dziobach, po flaszeczce. Ale była, nie? Była. Było, zajebiście, powiem ci. Słynna fabikówka, tak? Czy jak to tam było? Ta, rozlewnia była w Fabik Motostudio. No ale w ogóle jakie zamieszanie z tym, jak ty opowiadałeś. Tak? Wszystko w innym tym, nie? Że nakrętki gdzie indziej. Tak, tak. To... Ej, pszczoła, o cholera. O cholera. Weź ją zadepcz. Ej nie, bo ja będę uczulony, nie wiem. Nie, ale nie ugryzła to cię. To wodę masz. Ale nie ugryzła cię. Ej, to nie jest, ale serio teraz mówię. Pan no Fabik się uśmiechnie. Nie. Fabikówka od Fabika. Ale jest okej? Okay? No nie wiem, no czekam, no kurde to tak. Ale, ale ona cię nie urządliła. Raczej nie. No to nie, no tak cię nie urządliła, to już byś kwiczał. Ale faktycznie łyknąłeś i wyplułeś. Ale weź. Smaczna była? Chociaż?
Dobra, to ten. Także to jest pora kolacji, nie? No to... Powiem ci, Piniu, ten. Twoje te życzenia były niesamowite. Naprawdę. To było, kurde, kozaki. Zobaczyłem nagrywkę i w ogóle super, nie? Na tym. A wy macie dograć, kasztany. Czekałem od was. Wiesz co, normalnie po prostu wiesz. Codziennie zaglądałem na Messengera, czy od Kasikosa jest nagrywka. On kłamie. Dobra, dobra. I od Bobasa, a tu nic. Widzisz? To widzisz? Widzisz, jak was zainwestowałem? Warto było odcinać kazami. Na tym. Koledzy, którzy byli ze mną w Alpach, powiem, jak smakowała. Dobrze. Dobra, no, wygląda dobrze. Jeszcze raz dzięki. Ja dziękuję. W imieniu swoim i Martuś oczywiście. No. Co to z dziewiątką w ogóle? Jechała ze mną do Torunia i pojechała do domu. To już jest właściciel, tak? Tak. Ale to wiesz co, to mój świadek, mój dobry kumpel, więc wiesz. W domu jest, krótko. Ten motocykl w ogóle nie wyjechał z garażu mojego, także wiesz. I on nie wyjedzie. No, dlatego tak jestem zdziwiony, że on. Jeździliście, nie? Tak! Że ciągle ją nagrywasz, a ona w sumie nie jest już twoja, nie? No. Dobra, idziemy na jakąś. Patrzcie, kamień słóweczka. Tu będzie kawka. To co mówisz? Mówię, tu będzie kawka do wypicia. Fajne miejsce w ogóle. Yacht Club teraz to się nazywa. Ale sprzęt stoi w środku, zobacz. 125. Piadzio albo coś innego. O ty, ciekawe czy są kredki. To nie jest głupi pomysł. Nie ma kredek. Cholera. A bym się wpisał na tablicę pamiątkową, no. Przod. 22. Chciałem 49? Tak? Jaki Rossi ma? 6. 46, o. Ale ze mnie fan, co? Masz koszulkę na sobie pewnie. Kurde. No bywa. A my tu dzisiaj te jazdy prowadzimy też, jest taka akcja tu na BMW-ki coś. BMW Experience. To z tamtego końca chyba, tak, nie? Tak. Tylko chciałem nagrać, że właśnie lecimy tutaj, jeszcze jest impreza BMW, więc jedziemy tam. Zrobić mu tu. Masy porządnymi motocyklami, nie? No, na tym. A Piniu właśnie powiedział, że chce się mnie pozbyć i mnie wyprowadzi z Poznania i w ogóle. Tak, od razu cię wyprowadzę do Marty. Do Marty od razu po. Skręć w prawo. Ale fajne miejsce w ogóle, jakbyście chcieli, to naprawdę polecam tutaj zajechać, bo ładnie jest po prostu. Nie wiem, jak inny Poznań, jak dalej wygląda, bo nigdy tu nie byłem. Ale zajebiste motory. Patrz, jakie fajne motocykle, nie? Kurde, to jest to. Tak, a ten, szczególnie ten pierwszy jest taki, nie? Ja wiesz co, ja za ścigaczami chyba bardziej jestem. Mam sentyment do tego malowania, bo w takim samym mieliśmy podobnym. Mimo, że ulepł no to. Tak, bo to jest, on jest z Gniezna. Gniezno tu w Wielkopolsce słynie z tego, że tam się z trzech motocykli robi jeden, nie? Tak samo z samochodów, nie? No z jednego trzy. Jest takie powiedzenie, że jaka jest odległość od Słubic do Gniezna? Minus 300 tysięcy kilometrów. Bo przyjeżdżają z przekręconym licznikiem. Wyjeżdżamy z tego miejsca, patrzcie jeszcze, jaka fajna karuzela. To jest dobra czas. Zjadę, dziękuję. Jest coś z BMW, więc jedziemy. Ta-da-da, trzy wlepki będą. I drinken. Co by się nie nudzili, będzie wam się lepiej jechać. No właśnie.